Ewelina Bednarz, Evertic Expo Warszawa 2023. Jest ze mną pan Michał Ossowski z Tespolu. Zbliżamy się do końca 2023 roku. Proszę więc powiedzieć, jaki był ten rok dla Tespolu? Bardzo ciekawy, pełen wyzwań. Wzrostowy, co najważniejsze, w najważniejszych częściach, jeżeli chodzi o aparaturę kontrolno-pomiarową, którą dystrybuujemy na rynku polskim od ponad 30 lat, cały czas rozwojowy i to jest dla nas ważne. Na szczęście nasza branża opiera się ciężkim czasom, jeżeli chodzi o rynki, jeżeli chodzi o kwestie kryzysu, inflacji i tym podobnych, a rynek polski ku naszej uciesze rośnie i rozwija się, przez co nasze grupy klientów, odbiorców także idą do góry. A jakie macie prognozy na końcówkę roku? Przyzwoite, tak bym to powiedział. To znaczy ten rok charakteryzował się tym, że był bardzo dynamiczny w środku roku, tak? Ze względu pewnie na kwestie polityczne, na wybory, pewną niepewność, co się będzie działo. Dużo firm podjęło decyzję o realizacji inwestycji wbrew pozorom wcześniej niż później. Może kwestia wyborów, pewnej niepewności, co będzie się działo pod koniec roku. Aczkolwiek zawsze te końcówki roku są to dynamiczne ze względu na zamykanie budżetów, na to, że gdzieś coś jeszcze zostanie, można kupić i wtedy my także na tym korzystamy. A jakie ma plany Tespol na 2024 rok? Rosnąć i zwiększać swój kawałek tortu, jak to się mówi na naszym rynku. No 30 lat tak naprawdę się rozwijamy, tak? Czyli zaczynaliśmy jako serwis, dystrybucja firmy Tektronix. Cały czas nią jesteśmy jednym z głównych, jak i głównym partnerem na rynku polskim, ale na chwilę obecną mamy już 25 marek takich topowych, które od Tajwanu po Stany Zjednoczone dystrybuujemy w Polsce. Szukamy, nazwijmy to, rodzynków specjalnych rozwiązań, które możemy na wysokim poziomie specjalizacji dostarczać naszym klientom. I wszystko wskazuje na to, że kilka nowych marek także do nas dotrze.